końcu udało się praktycznie, można powiedzieć, dokończyć twój apartament. O, była to bardzo długa i zawiła droga. Jaki był koszt wykończenia tego apartamentu? O Jezus. Myślę, że trzykrotnie wyższy niż zakładaliśmy pierwotnie. Czyli tak widełki? Naprawdę nie wiem. Nawet gdybym chciała, wiesz co, to na przestrzeni tych lat, gdybyśmy być może robili to w krótszym czasie, to dokładnie widzielibyśmy, jaki ten budżet jest, ale że to wszystko wydarzyło się na przełomie z 4 lat, no to przestaliśmy kalkulować po pierwszym pół roku. A słuchaj, a czy ten plan, jak zaczynaliście, czyli w pierwszym roku, trochę się zmienił versus ten 4 rok? No bo wiesz, jednak zmieniły się trendy, zmieniają się ceny. Tak naprawdę niewiele i właśnie też ostatnio rozmawiałam z kimś na ten temat, że jestem bardzo zdziwiona, że mimo tego, że ten projekt jakby wizualny powstał no prawie te 4 lata temu, to ja niewiele zmieniłam. Oprócz może ściany telewizyjnej i jednej łazienki, to tak naprawdę wszystko to, co było zaplanowane te 4 lata temu, jest do teraz i mimo tego, że teraz pewnie gdybym zaczynała ten projekt od nowa, zrobiłabym kilka rzeczy inaczej, to nadal jak przychodzę do mojego domu i tak się rozglądam, mówię, kurde, ale mi się tutaj podoba. A twoje ulubione miejsce w tym domu? Zdecydowanie chyba salon. Salon pięknie dosłoneczniony, w szczególności jak właśnie pada słońce, to jest tam przepiękna kolorystyka, oczywiście beżowa. Super, dziękuję ci, Klaudia, bardzo za rozmowę i tak ci powiem szczerze, że też wiem, że niektóre osoby trochę krytykowały styl waszego apartamentu, ale z drugiej strony, no przecież to wam się ma w tym dobrze mieszkać. Nie wiem, nie czytałam, nie znam takich opinii, mi się podoba bardzo i ta opinia, która do mnie dochodzi, też jest pozytywna, no, ale dokładnie tak jak mówisz, to ma mi się podobać, a mi się podoba bardzo. Super, dzięki za rozmowę.